Są trzy kategorie kibiców. Pikniki, ultrasi i hulsi. Wszystko zaczyna się od piknika. Tata prowadzi na mecz i sadza w sektorze rodzinnym. Cisza, spokój, kultura. No gdzie spalony, ty kurwa z tą holą gniewką czweru? Pierdolony w dupę płasko jebany. Kurwa, gdzie on widział spalonego? Stevie Wonder, kurwa, pierdolony rób do chuja, kurwa. Kurwa, pedał Jerry Hoński, no kurwa, tak. Dupę jebany. W tych sprawach wszystko zaczyna się od ojca. Chłopiec wkręca się, dorasta i w końcu opuszcza sektor rodzinny. Zakłada barwy klubu i staje się ultrasem. Już nie przychodzi na stadion, by oglądać mecz. Teraz zarzuca doping i pomaga drużynie wygrać. Ultrasi noszą barwy, hulsi ich bronią. Największy splendor? Zdobyć cudze barwy. Największa klęska? Stracić własne. Mój brat Mariusz ode mnie dowiedział się, co to barwy, honor i tak dalej. Dobry, wrażliwy chłopak. Basia. Dziewczyna Mariusza. Trochę chuligani, trochę ultrasuje. Tu podziały nie zawsze są sztywne. KS Czarni. Rok założenia 1948. To nic, że nigdy nie grali w ekstraklasie. Dla nas Czarni to wszystko. Reszty nie ma. Albo jest nieważna. Proszę Państwa, 84. minuta spotkania i bramkę dla gości zdobył zawodnik grający z numerem 8, Marcin Kulas. Czarni Stal 0-1. No dobra, panowie, to nie jest czas, żeby patrzeć sobie smutno na jaja. Jesteśmy potrzebni. Nic się nie stało, hej Czarni, nic się nie stało, nic się nie stało, hej Czarni, nic się nie stało, nic się nie stało. Idziesz, Mario? Dobra, no to czekam. No, na razie. Proszę Państwa, sędzia Jarosław Sołtysiak zakończył spotkanie. Niestety po porażce 0-1 ze Stalą Bydgoszcz Czarni spadają do drugiej ligi. No cześć. Udało się. No przegrali. Wiem. Chuj, wy te pieniądze bierzecie. Bardzo proszę o zachowanie spokoju na trybunach. Pokażcie, że jesteście kibicami, a nie chuliganami. Wasz doping będzie naszej drużynie potrzebny także w przyszłym roku. Drugi lider. Wszyscy mamy nadzieję, że tylko przez rok. Ja? Tak. Zachowajcie spokój. Przyjmijcie porażkę z honorem. Mam dla pana propozycję. Propozycję?
Proszę do mnie zadzwonić. Jeszcze raz bardzo proszę o zachowanie spokoju. Sankcje mogą dotknąć nie tylko was, ale także nasz klub. Piłkarze czarnych próbowali jeszcze w doliczonym czasie desperacko zmienić losy tego meczu, ale dwie ostatnie wrzutki na tak zwaną aferę padły łupem pewnie broniącego dzisiaj Burlika. No i niestety, no niestety nie udało się kibice czarnych ze smutnymi obliczami opuszczają teraz stadion. Karlu, w tym Bydgoszczu. W tej Bydgoszczy się mówi. Maska, to czemu się mówi ten Bydgoszcz? Mocham ty pałę, ty! Ej, nie obrażaj pałę. O, jest w porządku. Dobry byłeś dzisiaj, chłopie. Danusie! Ej, gadaj, dobrze byli. Wali ci. No, konkretna ekipa, kochani. Wali ci. A z czego wy się tak cieszycie? Przecież spadliśmy z ligi. Ej. A ile było?
piękne pożegnanie z ligą. Pałac Kospów Browary. Cześć na to. Nie byłeś, Lembry? Byłem, byłem. Na meczu? Dobry. Byłem tam, gdzie być należało. A nie widziałem cię. W szpitalu byłem. Jezu, co się stało? Alina urodziła, masz syna. Gratuluję. No graty, braciszko, graty! Dziadek, Jasiu, wracaj, bo piwo stygnie. Jasiu, chodź. Co, nie cieszysz się? Założy. Kurde. Franek. Dziwne ma oczy, co? Skośne takie. Fajnie, że jednak wpadłeś. Jezu, jaki mały. Oskar, jak ty wyglądasz? Hej, Franek. Umyj ręce. Franek. Oskar, umyj chociaż ręce. Zobacz, co tata dla ciebie ma. Oskar, zabierz tę brudną szczękę. Gdzie byłeś? Matka na działce, ty nie wiadomo gdzie? Gdyby nie twój ojciec... Skąd mogłem wiedzieć akurat dzisiaj? Nie no. 8 tygodni kursu, 300 by wydane i co? Gówno, a nie poród rodzinny. Miałaś za 2 tygodnie, tak? Nie no, przepraszam, przepraszam bardzo. Ja pierwszy. Hej. Alina. Panie Edziu, co teraz będzie? Co będzie? Nic nie będzie, normalnie będzie. Mało to razy spadaliśmy. Ale ja to pierwszy raz. Pierwszy raz zawsze boli, nie? A w 66, Edziu, jak to było, pamiętasz? To były derby. Takich bujek już nie będzie. Będą. Nowe Miasto weszło do drugiej, myśmy do drugiej spadli. Oni mają kasę i sponsora, no to się odbudują. Kibicowsko, sofiarze nigdy. Barwy zmienili, nazwę zmienili, ale dla mnie zawsze będą Olimpie. Spokojnie, Edziu, stawiam wszystkim kolejkę! No i jak? Piękny. Inni nas zdradzili, droga zapłacili, ale ja inni nas zdradzili. Jak długo jeszcze chcesz się w to bawić? Co? No, Mariusz to jeszcze dzieciak, ale ty? 30 ci stuknęła. Całe życie powtarzałeś, że czarne są najważniejsze, tak? No. A teraz co? Nawet na mecze nie chodzisz. Czarni są najważniejsi. Z rzeczy mniej ważne. No. Dlatego to mi akurat nie mówiłeś. Nauk jak papierosy, przyjemny, ale... Ale tym się nie najesz. Taka przyjemna, niegroźna choroba psychiczna. Jeżeli rozumiesz, że chorujesz. Proszę cię. Szkoda, że już nie uczą rosyjskiego.
po polsku chory i kibic to prawie to samo. Tato, ale ty teraz mówisz o piłce, przecież to już dawno przerosło futbol. Przecież to jest całe moje życie, a co mi tu teraz pieprzysz, że co? Że ja mam to wszystko zostawić, olać, bo co? Nic nie rozumiesz. A jak ktoś mi powie, grozi z kibzie, zapierdolę chuja. Myślałem. No co jest? Nic. Pa. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Pani. Zobacz, co oni tu piszą. Co jest? No zobacz. Ta nieprzegrana 0-1 ze Stalą Bydgoszcz i spadek do drugiej ligi jest największym problemem kibiców Czarnych Grodzisk. Jest niemal pewne, że ten obarczony ponad milionowym długiem klub przestanie istnieć. No czaisz coś z tego? Jak przestanie istnieć? Co my jesteśmy? Pogoń, kurwa, Lwów? Daj spokój. Co roku tak gadają, nic z tego nie będzie. Tak. Ty, jakbyśmy dostali takiego sponsora, jak ci syfiarze z Nowego Miasta, to z takimi kibolami jak my jeden sezon jesteśmy w ekstraklasie, nie? Na co tobie ekstraklasa? Fany możesz kroić wszędzie. No ale jak przestaniemy istnieć, to jako co mam kroić? Prywatnie? Jako Mariusz Nowacki? Mariusz Nowacki, spółka z o.o. Krojenie barw,
chuliganka. Ty strasznie wyryfany po prostu. Franek, zobacz, co ty dostałeś. Franek, Mark. Daj macha. Jednego. Nie możesz. O, cześć, mamo. No pokażcie mi mojego wnuka. Dobry. Dzień dobry, Basia. No piękny. No śliczny jestem. Piękny jak mamusia. Ale babcia. Chodź, chodź do babci. Chodź. Ojej. Ciężki jest. Franek, a kto to jest? Kto cię tutaj trzyma? Co? Posrało cię? Idiota. Co? Baśka by była w żałobie, nie? Stary, co mnie twoja Baśka obchodzi? No nie wiem, co teraz będzie. Cały towar poszedł w pizdu, a w hurtowni trzeba zapłacić. I czarnych nam zlikwidują. Co teraz będziecie robić? Oskar, a tobie chyba syn się urodził, co? I co teraz? Nie masz roboty, nie masz nic. Chyba, że mi pomożecie na taryfie. We trzech na jedną taryfę, tak? Rodzicku? No i co teraz będzie? Oskar, przecież to tragedia jest. Pff. Oskar, ty mnie w ogóle słuchasz? No. Jak pan zabarkował? A ja na chwilę tylko, znaczy na sekundę. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham. Ja do szefa. Nazwisko? Nowacki. Do szefa? Tak. Pan? Nie ma. Jakaś laska mnie z nim mówiła, więc jestem. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Klaus. O, dzień dobry. Ja się panem zajmę. Proszę bardzo.
Mamy dla pana zadanie specjalne, dlatego szef chce się z panem zobaczyć osobiście. Zwykle tego nie robi. Zarządzaniem zasobami ludzkimi w tej firmie zajmuję się ja, ale to jest wyjątkowa sytuacja. Aha. Szef lubi ludzi konkretnych i rzeczowych, dlatego radzę panu pozbyć się emocji rodem stadionu. Rozumie pan? Nie, ale dobrze pani mówi. O, panie Jelu, proszę to wszystko zabrać do mojego gabinetu, dobrze? Joerles, joportnite gucienade. Nei. Mam nadzieję, że pan spodoba się prezesowi. Der inte wilda wester, ok inde wilda österheller. Wyprzone Szwedy. Myślał, że jak z Polakami robią biznes, to jakaś lewizna będzie. Co jest? Krzysia, muszę iść, pan Oskar. Jowist, Jowentar. No to idź. Proszę. Powodzenia. Jo. Okej. Jo. Okej. Jo, helf klocz. Jest łaska. Mhm. Min sekreterare. Ordnar detaliena. Tak, somykę. Pieprzone Svensony. Zajmij się tym. Okay. Nowy szef nowego unitu w dziale promocji, tak? Ja? No. Dobra, chodźmy. Krzysztof Dzikowski, chodźmy. Proszę, proszę. Śmiało. Nic wiesz. Proszę. Linia produkcyjna. Pełna informatyzacja. Centralny system na straży. Dokładność 1 mikron, czyli 1000 milimetra. Super. Wyobraża pan sobie? Potem te części szybują nad naszymi głowami, jak orły. 10 000 metrów nad ziemią. Znaczy te kible, tak? Po pierwsze nie kible. A po drugie, wolę określenie super nowoczesne tytanowe umywalki próżniowe. Proszę za mną. Jesteśmy jedynym w Europie producentem armatury do jumbo jetów. Tam, widzi pan? Dzik. No, świnia. Dzika. Nasze nowe logo. Było zielone, ale zamówiłem badanie rynku. Okazało się, że te kolory są mocniejsze. Co pan sądzi? Ja jestem Dzikowski, a to jest pani Dzikowska. Proszę bardzo. Wow. Właśnie. Jak już panu wspominałem, jestem właścicielem nowej drużyny futbolowej FC Skytech Nowe Miasto. Oczywiście, dawna Olimpia. Nienawidzę was od dziecka. Tak? No. Chociaż tak naprawdę już nie pamiętam za co. O. No. Nienawiść w biznesie, ciekawe. Chociaż... Dobra. Czego pan tak właściwie chce? Tego. Doceniam twoje zdolności artystyczne. W tym roku grób pański był wspaniały. Naprawdę wspaniały. Ale na miłość boską, Basiu, ja przecież nie mogę mieć organistki, która jest chuliganem i bije się na stadionach. Zaufałem ci. Znam waszą sytuację domową. Wynająłem ci ten pokoik, ale... Ale? Ale tak dłużej nie może być. Musisz się zdecydować. Albo dobro, albo zło. Zło? Dlaczego ty nie... Basiu... Dziewczyna w twoim wieku. Kobieta. W zasadzie. Dlaczego ty to robisz?
Dlaczego włóczysz się z nimi? A co, co ja tutaj mam robić niby w tym grajdole zasranym? Basiu, ja postawię sprawę jasno. Jeśli nie zmienisz swojego postępowania, nie możesz tutaj mieszkać. Zrozum, ja cię przecież nie wyrzucam. Jeżeli tylko zaczniesz żyć jakoś normalniej... Co ty, gówniar, robisz? Zaraz na policję zadzwonię. Jakie trzy ty się? Za co, że... Ale jak, za oprawy? Ty, słuchaj, kibice za kasę. Słuchaj się, ale on tego nie traktuje tak jak my. Dla niego nie ma, że barwy, honor, tradycja. Dla niego to jest czysty biznes. Pracował parę lat w Stanach, potem, nie wiem, w Szwecji. Wrócił, kupił i za złotówkę, a teraz chce ich wprowadzić do Ekstra. Nakupował skórokopów i się okazało, że nie ma kibiców. No to będzie ich kupował. Znaczy, posrało go. Ty? A co ty mu powiedziałeś? A jak myślisz, Żaruba, co mu powiedziałem? No. No. No! To trzeba mu było powiedzieć jeszcze, że u nas za zdradę się płaci więcej, niż on może dać. Bo to zdrada Barby była, nie? To ile on płaci? Możesz powtórzyć? Odrzuciłeś robotę za 3,5 tysiąca? Brutto? Chłopaki, to ja sobie jeszcze tylko skoczę do Irenki, dobrze? Dobra. Na razie, pa. Pamiętasz, jak ci mówiłem, że twoja matka zawsze była okej? Okay? No. No jest nie zawsze. Raz dała ciała. Pan Edzio? Tam pan Edzio. Ty wiesz, jaki termin ślubu ona ustaliła? 29 października 77. No i co? Jak to? Eliminację do Argentyny, mecz z Portugalią, a tu rozumiesz, cholera, jakiś ślub, jedna z tych małych, damskich, nieważnych spraw? No i? No i ja się zaparłem. Nie, i koniec. Ewa i reszta swoje, no ale wiesz, jak się Nowacki zaprze, to i koniec gonię tego i wymyśliłem. Balanga. Ewa zasnęła, teściu skoczył po pół litra, Edziu się schlał, patrzę, śpi na stole, więc ja go myk do Ewy do łóżka gołego. Teściu wrócił, tośmy do nich weszli. Patrzymy, śpią jak niemowlaki. No, drogi teściu, sam widzisz. Ślub odwołany, mecz obejrzany, 1-1. Mamy awans. Dałem się oczywiście przeprosić. A jak? Nowy termin ślubu grudzień, martwy sezon. Proszę bardzo, nie ma sprawy. Ale to tylko między nami. A ty się nie wygłupiaj i weź tę robotę. Mamo, coś się stało? Przedwczoraj w tym spożywczym naszym wybierałam makaron, tak? Stałam tak za półkami i pani Krysia do pani Bożenki mówiła, o tak może ja metr ode mnie... Tylko tak za półkami. No ale co mówiła? Że sobie młoda Janicka takiego głupka wybrała, co z szalikiem w lecie lata. No i? Alinko, my tu obie żyjemy. My tutaj mieszkamy między tymi ludźmi. Jak długo on nas będzie kompromitował, no? Jak długo? A ciebie? Co ty tego nie widzisz, nie czujesz? Kto on jest z zawodu, powiedz no? Co on w ogóle potrafi? Ja...
Ja nie mówię, żeby do was jakiś dyrektor czy prezes czy coś, no a... Ale takie nic? Ojciec mojego wnuka? Taki wstyd na cały grodzisk. Wstyd! Tak, ale to już nie dzisiaj. Prezes właśnie wyszedł, tak. Dziękuję. Dobre, ja do prezesa Dzikowskiego. Nazwisko? Dzikowski. Ja tylko na chwilkę. U góry? No tak, ale... moment, pani, ale halo, przepraszam. Chwileczkę. Panie prezesie, bardzo udane spotkanie to było, naprawdę. Tak mi się wydaje. Okej, okay, podobało się. Jasne, super. Proszę, to ty to schowaj. Było bardzo miło. Poczekajcie na mnie. Dzień dobry, Baśka, jestem bardzo mi miło. I chcę być pana oprawcą. Co to jest? Nie mam pojęcia. To zajmie się. A właściwie pani z tobą rozmawiam. Ej, ej. Momencie. Potrafię zrobić wrzut na sektorówkę, jak trzeba to i flagę skroję. No, co właściwie pani tu robi? No Jezu, to nie z tobą rozmawiam, no. Nikt nie robi tutaj takich opraw jak my. No może poza, ale ultrasosko to jesteśmy drudzy, naprawdę. A, i jeszcze wymyśliłam taki krótki wrzut. Niepokonany to jest nasz Skajtek kochany. Niepokonany to jest nasz Skajtek kochany. I... Już. Dziękuję pani. Teczka, idziemy. Niepokonany... To jest nasz Skajtek, kochany. Naprawdę znasz się na tym? Od kiedy możesz zacząć? Od zaraz. Przyjdź jutro rano. Proszę to wysłać, dobrze? Baśka. Karina. Skąd są ci ludzie? Pracownicy tacy tam. Normalnie, dniówka i do domu. Dasz sobie radę? Tak. A co? Nic. Poręczyłam za ciebie. To nie są jakieś wygłupy, to jest dzieło promocji Skajtechu. Spoko. No. Trzymaj się. A nie znalazłoby się dla mnie jakieś mieszkanie? Mieszkanie? Cześć. Ja się nazywam Basia i bardzo się cieszę, że będziemy razem pracować. To na początek Szkocję. I! Jak dupą tak zaklaszczesz, to wchodzę w to. Basia, co ty tu robisz? Nic. Jak nic? No dostałam tę robotę. Basia, co ty za jej robisz? To nie twoja sprawa. Ty, no ale jak nie moja? To jest moja sprawa, nasza, rozumiesz? Przecież to jest zdrada. Jaki ty głupi jesteś. Baśka, proszę cię, nie pamiętasz? Taryfikator? Jak Majkę przelecieli? Jak kwadrata z gołą dupą przez miasto puścili? Daj spokój. Basia, no proszę cię. Nie pamiętasz, jak w Łomży kroiliśmy szale? Wiosna była, słońce, kwiatki, ptaszki, kurwa, jakieś. No ile? 2 miechy temu, 3? Proszę cię, pacha. Gdzie ja znajdę taką laskę jak ty? Aha. No dobra. To nie łam zasad, dobra? Wam się wszystkim wydaje, że możecie mi kazać, co mam robić, tak? Jak nie ten mój stary, to proboszcz. Jak nie proboszcz, to ty, tak? A ja to mam w dupie. Czarnych już nie ma. Skończyło się.
To koniec. Jaki koniec? Kto tu rządzi? No powiedz. Nie słyszę. Dobra. Idziemy. Lecimy. Powiedziałem. Młody, bierz psa i do domu na chatę. No przewin. Alina! Zacznijmy od weryfikacji. Zasłania są. Nazywa się pan Jacek Jaśkiewicz, ma pan 23 lata. Alinka! Ma pan w Strzelinie. Alarm! Jaki jest pana stan cywilny? Jestem kawaler. Czym się pan zajmuje? Pracą. A z czego się pan zajmuje? Rodzicie. Dziękuję. Udzielam głosu panu proponuję. Mały alarm. Daj go. Albo wiesz co, ja zrobię to sam. Przebiorę i przewinę wszystko. A widzisz, jak na świecie sprawiedliwości nie ma. Na szkodę Alicji Kost w wysokości 1000 zł. Oraz na szkodę Edyty Stiwińskiej w wysokości 5000 zł. Za popełnione przestępstwo oskarżonemu grozi kara nawet 5 lat pozbawienia wolności. Dziękuję. Proszę o już nie ma? Ale co znaczy nie ma? To znaczy nie ma. Kto mnie tego uczył? Nie ty? Oskar, byliśmy naprawdę mili. Luzik! Maję za to samo przelecieli naprawdę, nie? Moher, to było 10 lat temu. Inny świat, tak? Sam dobrze o tym wiesz. Ale zasady są te same. Fajne foty. Albo ona robi wypad stamtąd, albo foty lądują w necie. Niech się cieszy, że to tylko foty. Psa i do domu, już.
Wysyłam panią. Ja tu pracuję. Da, od kiedy? Od dzisiaj. Teraz w nocy? No nie, od 6, za 4 godziny. To wpadnij za 4 godziny. Jedziemy. Słuchajcie, leci tutaj. To tak. Niepokonany to jest nasz Skytech kochany. I niepokonany to jest nasz Skytech kochany. Niepokonany. Ale słuchajcie, skupcie się, tak? Nie pijemy teraz, potem się napijecie. I niepokonany to jest nasz Skytech kochany. Szefowa, a może by tak 5 minut przerwy? No już do kurwy nędzy, koniec wakacji! Od teraz każdy trzyma mordę i jedziemy równo! I niech zobaczy, że jakiś pieprzony ryj jest zamknięty! I głośno! Bo jak nie, to będzie gówna nie dniówka! Czy to jasne? No pytam się, czy to jasne? Jasne, szefie! No to już jedziemy! To nie jest jakaś oda do radości, tylko krótka wrzuta! Vid riktig stora volymer. Finns det naturligtvis möjligheter att få en reducerad taxa? Okej. För att gå rakt på saken. Lägger ni en beställning så får ni en stor rabatt. Peter Poengen. Ingen aning. Jag vet inte. Inget speciellt. Låt oss fortsätta. Varsågod. Men åter till ämnet, tack. Jak pan to robi, że pana tak słuchają? A pani? Może przejdziemy na ty? Może. Karina. Oskar. Dacie sobie radę we dwoje? Spoko. Co będzie potrzebne? No to zależy, co robimy. Co robimy? Zależy w jakiej skali. Rozumiem, że w skali drugiej ligi, tak? Powiedzmy, że w skali AC Milan. Naprawdę chcesz to zrobić AC Milan? Mhm. Proszę bardzo. Co to jest? Umowa. Przeczytaj. Podpisz. Okej, okay, będziesz spłacał tę pożyczkę po 500 zł miesięcznie ze swojej pensji. Dobra. A, mam jeszcze polecenie służbowe od prezesa. Garnitur i krawat. Pani Olu, mogę panią na chwileczkę? Mam zarzucać doping w krawacie? Tak. Jak słucham? Bardzo proszę o przygotowanie mi wniosku dotyczącego kredytu. Dobrze? Mhm. Dziękuję. Alina, proszę cię, wpuść mnie, no. Do jasnej cholery, bo za chwilę wyjdę z bramą, no! Tylko spróbuj. Policję wezwę. No chyba mam prawo wejść do własnego mieszkania, tak? Mieszkanie jest mamy. Ale syn mój! Tak? Takiś pewien? Nawet ślubu nie mamy. Oj, proszę cię, Alina, przestań chrzanić. Słyszysz? No proszę cię. No wpuścisz mnie? Alina... No luknij chociaż przez wizję.
Skąd to masz? Zresztą, nieważne. Nie chodzi o pieniądze, wiesz? Jak? Karina. No takie służbowe mieszkanie będziesz miała blisko do pracy. A dlaczego ty to dla mnie robisz? Dzięki. Klucze. Do jutra. No cześć. Udało się. To co, wpadniesz? Czego chcesz? Gramy. Wobec trudnej sytuacji urząd miasta postanowił warunkowo wesprzeć finansowo drugoligową drużynę Czarnych. No i co? Jest jak kasa gramy, wszystko odkręcone. Co odkręcone? Czarni Grodzisk nie upadli, istniejemy, rozumiesz? Istniejemy, gramy w drugiej lidze. Jak dobrze pójdzie, za rok będziemy grali w pierwszej. Napisali, że warunkowo to jeszcze nic nie znaczy. Proszę cię, Oskar. Weź walcał ten Skytech, wal tych syfiarzy. Za miesiąc gramy pierwszy mecz. Bierz bachę pod pachę. Bachę? Oskar, ja wiem, że przegiałam, ale ty też przegiałeś, tak? Także zabieraj ją stamtąd i zapominamy, okej? Okay? Myślisz, że Beśka też zapomni? No nie pij nic i ten, rozumiesz? Gry i zabawy, takie wygupy tylko. W necie fotki nie poszły, możemy zapomnieć. Jak będzie? Oskar, to jest twoja ostatnia szansa, dobrze ci radzę. Ej, ja z syfiarzami też na wyjazdy będziesz jeździł? Nie twój zasyrany interes. Ty no może trochę i mój, wiesz? Bo za miesiąc gracie tutaj u nas, drugi mecz. Z nami. Drugi mecz gramy u nich. To znaczy u nas. Wycofujesz się? Wpieprzyłem się na maksa, teraz muszę uciekać. Oskar. Ja do nich nie wrócę. Jak będzie trzeba, to Skytech wyciągnę sama. Nie rozumiesz. Ja muszę uciekać do przodu. Hey, my baby, I wanna tell you what in it's all. Hey, my darling, you gotta listen to me to understand. Betrayed what you protected from shame. Oh, such a shame. Not again. Panie Jurku.
To 100 metrów materiału. Poprzę. Zrobimy sektorówkę 10 na 10, żeby to żerowano z tym waszym, to znaczy naszym logo. Pan mi to wyliczył wszystko razem, 2000 zł za mecz. Tak. Jedna oprawa, 2000 zł. No jeżeli pan chce, możemy ściąć. To ma być 5000 zł. Jak to? To jest nasz debiut. Będzie parę osób. No dobrze, ale... Pan mi zrobi nową wycenę. Jeszcze coś? Właściwie to pomyślałem sobie, że skoro już mamy te wszystkie barwy i w ogóle, to ktoś powinien tego wszystkiego bronić. Przed kim? Wie pan, my to nie będziemy za bardzo lubiani. Nie rozumiem. Widzi pan, kibice to raczej nie lubią takich, co... No wie pan, ultrasują za pieniądze i w ogóle, bo normalnie, no to powinno być... No wie pan, spontanicznie i... Nie będzie. Przecież my to mamy zapisane w umowie. No tak. Ale widzi pan, jeżeli inwestuje pan w ultrasów, powinien pan też zainwestować w ochronę. Panie Oskarze, będzie ochrona i policja będzie. Dobrze, szefie, krótka piłka, bo widzę, że się nie rozumiemy. Kupił pan i wyszkolił ultrasów, tak? No. Musi pan też kupić hursów. Że kogo? Panie Janku, dzień dobry. Dla prezesa. No, panie Krzysiu, jak tam nerwy? No nerwy, nerwy. Proszę, kochanie. Prawa Beniaminka. Za rok o tej porze będzie pan już stare wojsko. Panie prezesie, za rok o tej porze to ja już będę ligę wyżej. I błąd, panie Krzysiu. Nawet wielbłąd. Po co ten pośpiech? Musimy się panem nacieszyć. Dziś na stadionie w Nowym Mieście zanosi się na kolejne piłkarskie emocje. Rywalem naszych chłopców ze Skytechu jest doświadczona, zaprawiona w drugoligowych bojach ekipa Unii Konin. Na co stać naszych piłkarzy w obliczu takiego rywala? Przekonamy się za około 90 minut, ale jedno jest pewne już teraz. Czerwono, żółto, czerwoni nie padną na kolana przed żadnym rywalem. No widzisz, miałby być żółto-czerwony. 80 groszy sztuka, a jest co? Zwykły papier z kasy fiskalnej za 45. Krzysiek. Gół! FC! FCS! Moje miasto! Skytek! Do boju! Do boju! Do boju! FCS! To wygra mecz! Ile Unia? Unia! Dziękuję! Dobra, za 5 minut robisz to samo, a potem wulkan. Dobra. Jak padnie bramka, świecy dymna. Wiem. A gdzie idziesz? Zaraz wracam. Niepokonany! To jest nasz Skytech, kochany! Niepokonany! Karina! To jest nasz Skytech, kochany! Niepokonany! To jest nasz jasny, prosty przekaz. Pani za kasę, kurwy praje, Rzyku tasy. Pani za kasę, kurwy praje, Rzyku tasy. Pani za kasę. Unia, Unia, zwalce, Kunia. Unia, Unia, zwalce, Kunia. Taki, można powiedzieć, wieczór poezji nam się zrobił. Normalka, panie Krzyś, normalka. Unia, Unia, zwalce, Kunia. Unia, Unia, zwalce, Kunia.
gdzieś? Szanowni Państwo, daleki jestem od werbalizowania entuzjazmu. Powiem krótko, dobra robota i dziękuję. Panie, dziękuję. To nie mnie. A komu? No. Rysie, gratulacje. Panie Oskarze. Gratuluję debiutu. Wzajemnie. Krzysztof. Moja żona Magda. O, o, o. Jak? Super, tylko boli mnie gardło. Choroba zawodowa. Ale ten klimat. Klimat to był na czarnych. No i nie mów, było super. A Oskar? O. Oskar wtedy też był lepszy. Lepszy? Tamto to kochał. Tutaj jest w pracy. Panie prezesie! O, pan Oskar. Przepraszam. A wie pan, co ja mam takie... Przepraszam. Osobiste pytanko. Pan podobno był chuliganem. Tak, kiedyś. To widzi pan, ja tu czegoś nie rozumiem. Pan jednak jest inteligentny facet, taki sympatyczny, można powiedzieć. No. I pan biegał z tymi holsami? Hulsami. No. No wie pan, taki sposób na życie. Oj, co? Przemoc? Nie, no jaka przemoc, adrenalina. Panie prezesie, bo ja mam takie jedno pytanie. Przestań, no. Krzysiek jestem. Chodź. Dawaj. Proszę bardzo. Chciałem porozmawiać. No. Krzyś. Oskar. Krzysiu, o co? No idę, idę. Pytanie takie jedno mam. Czy mogę być zwolniony z tego następnego meczu? Ty, Oskar, mówisz i masz. Super. Bo wie pan, kolejny mecz gramy w Grodzisku z moim klubem i... Z moim klubem? Nie, z moim klubem. Czarnymi. No. Oskar. Pana klub to jest teraz Skytech. No. Krzysiu! Chodź, chodź, chodź! No co jest? Music, music! Dziękuję bardzo. To jak ci tam jest? Tęsknię za wami. Za Frankiem, za tobą. Bo jakoś za mamą to... To znaczy za mamą też oczywiście, tylko... Jakby trochę mniej. Tylko trochę przesadzałaś. No tobie jak? Samej? Z mamą? Normalnie. Miodowy miesiąc, nie? No. No. No dobra, lecę. Muszę jeszcze małego zanieść mamy. Poza tym zaczynam zmianę za pół godziny. Próba.
Masz chwilkę? Tylko dlatego, że jesteś naszą to legendą i że to ty nas wszystkiego nauczyłeś. Ja nie wiem, stary, co cię opętało, ale mecz jest dopiero jutro. I jakbyś... Dobra. Słuchaj, wyskrzydla ta świnia. Do domu. To jest twoja ostatnia szansa. Wycofujesz się, czy nie? Inaczej wiesz. Taryfikator jest święty. Tak. Tylko. Sam ustalałem połowę tych waszych zasad. Będę chciał to sezonie. Klucze. Próba i po próbie. Co by tu jeszcze z teorii? Aha! Słuchajcie, najważniejsze. Jesteśmy ultrasami, więc na czas meczu zapominamy o piłce. Jeżeli którekolwiek z was, nie daj Boże, lubi piłkę nożną, to na te 2 godziny zapominamy, jasne? Jak zarzucamy doping, to nie ma, że jakiś lewoskrzydłowy właśnie założył siatę obrońcy czy coś takiego. Jesteśmy w pracy, rozumiemy się? A jeżeli którekolwiek z was chce sobie obejrzeć mecz, ma od tego sektor pikników albo Ligę Mistrzów co środa w telewizorze, jasne? Jasne. To co? Jasne! No. Fajran. Czekaj, Karina, chwilę. Oskar, logo tego projektu masz w kompie. Tego materiału, tak? No i bardzo dobrze, mówiłem ci, że to będzie 100 razy lepsze. Z tymi kartonami byśmy kompletnie nie dali rady. Strasznie dużo biorą za te barwy, nie? No ale przecież mamy kasę, co nie? Ale mówię, że mogłoby być trochę taniej, co nie? Wiesz co, ja pojadę po te materiały. Dobra, cześć. No jestem. Do Nowego Miasta, proszę. O Jezus. Co? Nic, nic. Witamy w Grodzisku. Możesz zwolnić? I tam w prawo, w prawo. To co, nie do Nowego Miasta? Nie, to. And even if you think I'm going crazy. No i co teraz będzie? Seks.
Coś ich długo nie ma. Ale to tak na niby, prawda? Nie, że tam... Spoko. Dzięki. Chcesz batona? Dobra, Mariusz. Jest remis. Ty masz fotki, ja mam fotki. Ty ich nie puścisz w necie, ja też nie. Gdzie jest Mohar? Co się stało? Zaruba! Gdzie jest Mohar? Nie masz brata. Mohar, to jest? Co ty pieprzysz? Jak ja idę do seminarium? Teraz? Jak syfiarze przyjeżdżają z tym moim fucking braciszkiem? To. Ciebie też dopadli? Mohar, zdarza się, nie? No Basia, proszę cię, otwórz. Basia, ja muszę pogadać. Nie, Mariusz. Ale proszę cię. Oj, Mariusz, nie teraz. Chociaż...
6 Damian Nowakowski. Czarni Skytech 01. Flagi w górę! Niepokonany! To jest nasz Skytech kochany! Dobra! Teraz specjalnie dla mojego brata! Jebać frajera, co obce barwy ubiera! Jebać frajera, co obce barwy ubiera! Jebać frajera, co obce barwy ubiera! Jebać Co mi tu pani w ogóle opowiada? Którego słowa pan nie zrozumiał? W ogóle pani nie rozumiem. Co ma do tego odpowiedzialność? To był wypadek, zdarza się, prawda? Jeden w szpitalu, drugi w areszcie. O, tak, niedaleko pana Jabłko. Co mama tu robi? Mąci. Jak się czujesz? Kompot ci przyniosłam. A Talinę? Nie zupełnie. Proszę, niech pani powie. No może nie teraz. Co się stało? Wszystko dobrze, nawet bardzo. Alinka do Poznania wyjeżdża pracy szukać i mieszkanie tam ma, bo koleżanka zwolniła. No właśnie, wyjeżdża. Dzisiaj.
Wszystko okej? Tak, tak, tak. O! A nie Oskarze, no głupio wyszło. No. Także, halo. Owoce przyniosłem. Gdyby na tych stadionach spokojnie było, to by z wnukami można przyjść, ale burdel robicie. Tak to jest. A ty się przebierz. Ojcu i tak już dość wstydu, żeście przynieśli. Pan nie wraca do niego. Już mamy 7 minut w plecy. Jakby tak do mnie facet przyszedł. Kocham cię. Panie, to nie czas na amory. Jedziemy. Co mam zrobić? Dobra, chodź. No cóż, nie ma odwrotu. Wszystkich czeka nas to samo. Sektor rodzinny. Ultras czy huls. Na koniec zawsze nieubłaganie piknik. Po tamtej zadymie miasto wycofało dotacje. Po roku zaczęliśmy więc od zera, prawie bez pieniędzy. Od 8 ligi. Czyli od klasy B. To minuta? Druga. Zobaczysz, pójdziemy jak burza. Za rok siódma, za dwa szósta, za 5 lat wracamy do pierwszej. Edziu, nie pij już. Jasiu, tego miasta nie ma bez piłki. No właśnie. Dlatego wciąż tu jesteśmy. W końcu liczy się przyjaźń. No i KS Czarni. Najważniejsza z rzeczy nieważnych. Thank you.
Nowaccy znowu są razem. Braci się nie traci. I tylko Basi z nami nie ma. Zniknęła. A ja? Sektor rodzinny. Tu się wszystko zaczyna i tu się wszystko kończy. Chodzi tylko o to, by wygrać swój mecz. U mnie właśnie zaczyna się druga połowa. Na razie wygrywamy. Simply justified.